1938 roku Adolf Hitler wysiada na tym dworcu w Międzyleziu, witany przez rozentuzjazmowanych oficerów. Widać to zresztą na starych zdjęciach z prywatnej kolekcji. Adolf Hitler jedzie do miejscowości Kraliki przez Międzylesie, mijając po drodze potężny ośrodek wypoczynkowy dla Luftwaffe. Szefem Luftwaffe, jak wiemy, jest Hermann Göring, którego imię i nazwisko dało nazwę drodze, którą będziemy chcieli dzisiaj pokonać w tych trochę niezbyt przyjaznych warunkach. Pogoda w tych górach bywa bardzo kapryśna, czasem słońce, czasem deszcz, ale kiedy w latach 30. XX wieku pojawiły się tutaj zastępy geodetów i budowlańców, nikt na to nie zwracał uwagi, podobnie jak nikt nie zwracał uwagi na kwestie finansowe. Niemcy zamierzali tu wytyczyć najpiękniejszą drogę widokową, która wiodła od Żytawy aż do czeskiej Opawy, a dzisiaj jedziemy jej najbardziej intrygującym fragmentem. Ta droga nazywana jest drogą śródsudecką, drogą sudecką, a niegdyś zwyczajowo autostradą Göringa ze względu na dowódcę Luftwaffe. Niemcy wytyczyli ją nie tylko przez Dolny Śląsk, ona częściowo wchodziła również na tereny Czechosłowacji, do której III Rzesza rościła sobie prawa i której ziemię częściowo zaanektowała po prostu w 1938 roku. 4 lata wcześniej Czesi zbudowali wzdłuż granicy potężny system schronów, bunkrów, których było aż 9 tysięcy. Te najpotężniejsze, tak zwane twierdze artyleryjskie, Bołda, Haniczka, znajdują się bardzo blisko tej drogi i dzisiaj można je zwiedzać. Pojawiają się nawet opowieści, że Göring polował w tych lasach, ale to nie ma żadnego potwierdzenia, a w leśniczówce, w której zwykł nocować, spotykały się również kręgi oficerów, które odprawiały dziwne obrzędy. Autostrada sudecka zaczyna się na przełęczy Polskie Wrota, na wysokości 600 metrów nad poziomem morza. Potem wspina się do Zieleńca i tam osiąga najwyższą wysokość, aż 925 metrów. Następnie prowadzi przez bardzo malowniczą Dolinę Dzikiej Orlicy, przez Mostowice i Lasówkę, następnie w Góry Bystrzyckie i na Przełęcz Spaloną. Stamtąd jedziemy do Jagodnej, do Przełęczy nad Porębą i do Gniewoszowa, żeby w końcu zjechać do Międzylesia. I rzeczywiście, kiedy jedziemy tą drogą, bez względu na to, czy jest to zima, czy ciepłe dni, to widoki, jakie się stąd roztaczają, są nieziemskie. Często bywa tyle śniegu, że ta droga z trudem jest przejezdna, ale warto się zastanowić, czy ona rzeczywiście miała tylko charakter widokowy, bo przecież wokół niej znajdują się różne dziwne budowle, a jej nowe odcinki miały aż 7 metrów szerokości. Nie będzie to łatwe, ale spróbujemy w tym wielkim śniegu znaleźć 4 obiekty, bunkry, które nazywane są czasami w literaturze również schronami. 2 znajdują się na Przełęczy Spalona, 2 na Przełęczy Poręba. Gdzieś pod tą drogą również ukrywają się chodniki minerskie. Za pierwszym razem tutaj nie podjechaliśmy, jest zbyt dużo śniegu, więc jeżeli teraz wybieracie się na drogę sudecką, to dobrze pamiętać o łańcuchach. Około 250 metrów na południe od drogi znajduje się jeden z bunkrów opisywanych w literaturze, który miał strzec drogi sudeckiej. Próbujemy do niego dotrzeć. Śniegu jest mnóstwo, ale już widzę, że to jest chyba tam w potężnej kępie drzew.
nie jest łatwo znaleźć to miejsce, ono kryje się w kępie drzew. Musicie od skrzyżowania iść w kierunku południowego zachodu. Jest bunkier, dzisiaj kompletnie zdewastowany i nie mówię o tym, co się stało jeszcze w czasie wojny, ale o tym, że są tu różne napisy, a w środku ktoś po prostu wrzuca stare meble. Ludzie, opanujcie się po prostu. Ten bunkier w czasie II wojny światowej składał się z dwóch pomieszczeń. Izby bojowej i pomieszczenia na działo. Mogło tutaj przebywać 9 żołnierzy, którzy byli uzbrojeni w 3 karabiny maszynowe i działko przeciwpancerne. Mówi się, że właśnie stąd został oddany strzał do kościoła w Neratowie, który go częściowo zburzył. Pogoda w górach cały czas się zmienia, ale to właśnie zimą widać najlepiej obiekty wzdłuż Drogi Sudeckiej. To jest drugi bunkier, który leży 20 metrów od drogi w kierunku Przełęczy Spalona. W 1989 roku w towarzystwie Marka Batki, dwóch znawców fortyfikacji, Anna Kendryna i Robert Jurga, przejechali całą tę drogę, opisali ją, ale także zrobili rysunki tych fortyfikacji, które znajdują się wzdłuż Drogi Sudeckiej. Ta akurat przeznaczona była dla dwóch żołnierzy. Ten bunkier był mocno wbity w ziemię i pomalowany na zielono. Dzisiaj jest na nim znak, żeby do niego się nie zbliżać, że wejście do środka grozi śmiercią. Tak oznaczane są na ogół mogilniki, czyli miejsca, w których przechowuje się nieużywane już środki owadobójcze, które są bardzo groźne. Kiedy obejdzie się ten bunkier, to widać, że tutaj było wejście. Nie ma już drzwi, są po nich tylko pozostałości, elementy metalowe, wzmocniony strop, co bardzo wyraźnie widać, więc te środki owadobójcze prawdopodobnie były tutaj przechowywane dawno temu. W lecie bez mapy, bez informacji, bez pytania miejscowych byście go nie znaleźli, dlatego że znajduje się co prawda blisko drogi, ale jest obrośnięty lasem. Jedziemy dalej i teraz poszukamy chodników, które mają znajdować się około 1,5 kilometra od Przełęczy nad Porębą w kierunku Spalonej przy ostrym zakręcie. W taką pogodę trudno je znaleźć, jest mnóstwo śniegu, zostawiamy samochód przy drodze i trzeba zejść na dół pod drogę. W zimie jest to całkiem bezpieczne i tutaj właśnie znajdują się chodniki minerskie. Są 3 krótkie, które mają na końcu nisze na ładunki wybuchowe, widać to tutaj, a jeden dłuższy skończony jest umiejscowioną pod samą jezdnią komorą minową. Umieszczono je w żelbetonie i prawdopodobnie służyły do tego, żeby w razie czego wysadzić drogę w powietrze. Chociaż niektórzy twierdzą, że w tych chodnikach mogły być ukryte również jakieś dobra. Zostawiamy chodniki minerskie i jedziemy dalej na Przełęcz Spalona na chwileczkę, żeby zatrzymać się w schronisku Jagodna i zajrzeć do dwóch kolejnych obiektów z czasów budowy Drogi Sudeckiej. Na Przełęczy Spalona, jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Drogi Sudeckiej, tuż przy schronisku stoją również 2 takie obiekty. Pierwszy był obudowany cegłą i miał imitować budynek gospodarczy, natomiast ten, przeznaczony dla 4 żołnierzy, to już była pełna konspira. On był otynkowany na żółto, miał drewniane okiennice, miał komin, miał również ciężkie metalowe drzwi, tutaj widać ich zawiasy, na których znajdowały się drewniane, imitujące drzwi wejście do zwykłej chałupy. Z zewnątrz, z daleka, nikt nie był w stanie się zorientować, że to jest obiekt militarny.
Ta droga jest absolutnie przepiękna. Mój ulubiony odcinek to ten biegnący wzdłuż Dzikiej Orlicy, ale po drodze również warto się zatrzymać, żeby oglądać zabytkowe kościoły albo chociaż na chwileczkę zboczyć do bardzo tajemniczego zamku Szczerba. Kiedy zapuścicie się do tego obiektu, pamiętajcie, żeby nie iść tam wieczorem, ponieważ wszyscy w okolicy twierdzą, że w zamku Szczerba straszy. Na końcu naszej drogi mijamy jeszcze zabytkowy dwór w Różance i znany bardzo tamtejszy gołębnik, który również chyli się ku ruinie. Zimą na tej drodze naprawdę może być ciężko. W lecie należy ją przejechać, to uwaga od naszego operatora, na motocyklu. Widoki są nieziemskie. I kiedy będziecie podróżować autostradą sudecką w tej części Dolnego Śląska, pamiętajcie, że ona tak naprawdę powstała z powodów militarnych, że tędy miały jechać czołgi, tędy miało iść wojsko. Po II wojnie światowej ona straciła swoje znaczenie militarne, była bardzo rzadko używana. Dzisiaj wokół niej powstaje mnóstwo gospodarstw agroturystycznych i wszyscy odkrywamy powoli jej piękno. To część Drogi Sudeckiej w Górach Bystrzyckich i Orlickich. Ale jeszcze kiedyś pojedziemy tam, gdzie znajduje się drugi skończony odcinek tej drogi. Tam, gdzie znajduje się słynny Jęzor Teściowej.